Dzień dobry wszystkim uczniom, którzy muszą siedzieć w domu i pewnie tęsknią za lekcjami historii. Ja dzisiaj wam powiem, skąd wzięło się powiedzenie przeczytałem od deski do deski. Spójrzcie, to jest książka. Można ją przeczytać od deski do deski. Dlaczego? Zaraz się dowiecie. Zobaczcie, to też jest książka. O, taka duża książka. Ta książka to akurat Biblia. Myślę, że wszystko widać. Pewną stronę, ale o co chodzi z tą deską? Dawniej książki były oprawiane w skórę i w deskę. To jest deska. Więc jeśli ktoś kiedyś przeczytał taką książkę, to od jednej deski do drugiej deski. Deski były dwie, jak okładki. Czyli przeczytałem od deski do deski. I stąd się wzięło to powiedzenie, przeczytałem coś od deski do deski.